Wierzy się, że gdy dostrzeżesz spadającą gwiazdę i pomyślisz marzenie, to ono się spełni. Czy to prawda? Sprawdzić to będzie można już w nocy z soboty na niedzielę. Jak co roku, orbita roju meteorów przetnie się z orbitą ziemską i na niebie pojawi się lśniący spektakl. W tym roku nieco przeszkadzać będzie jasna tarcza księżyca, ale niebo, według synoptyków, ma być u nas w tym czasie bezchmurne. Dla chcących w pełni podziwiać spadające okruchy, polecamy wybrać się za miasto. Z pewnością łatwiej będzie zobaczyć meteory płonące w atmosferze. Najwięcej ich ma być w rejonie Kasiopei. Nie trudno ten gwiazdozbiór znaleźć na niebie. Doprowadzi do niego przedłużenie odcinka łączącego gwiazdę polarną z ostatnią gwiazdą Dyszla Wielkiego Wozu. Najjaśniejsze gwiazdy tej konstelacji tworzą charakterystyczną figurę przypominającą kształtem nieco zdeformowaną literę W. Co ciekawe, obserwowane od 2000 lat Perseidy mają też inną nazwę powiązaną z wierzeniami chrześcijan. Nazywa się je łzami świętego Wawrzyńca. 10 sierpnia to dzień męczeńskiej śmierci świętego.